Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugim w historii kanału Dudego Historii live spotkaniu, do którego pretekstem jest 75 tysięcy subskrybentów, których udało się kilka dni temu kanałowi Dudego Historii osiągnąć. Bardzo dziękuję wszystkim i starszym, i nowym subskrybentom. No i przystępuję do odpowiedzi na pytania, które od Was otrzymałem. Z góry przepraszam wszystkich, na których pytania nie zdążę odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że na bardzo wiele z nich uda mi się. I może zacznę od pytań, które zadaliście mi wcześniej na kanale społeczności, kiedy ogłosiłem tego live'a. Zacznę od pytania Michal Maron 7403, który mi zadaje takie przewrotne pytanie, czy jest jakiś temat, którego Pan nie będzie chciał przedstawić w serii Dudego Historii, jeśli jest, to dlaczego nie? No więc takich pytań jest ogromna ilość, powiem więcej, w całej historii jest bez porównania więcej tematów i zagadnień, o których nigdy na tym kanale nie opowiem, niż tych, o których opowiem. I to nie tylko dlatego, że on ma ograniczoną pojemność, te programy mają ograniczoną długość i moja aktywność jest ograniczona. Przede wszystkim jest to kwestia kompetencji. Jak ci, którzy śledzą kanał od początku zauważyli, ja się staram opowiadać o historii Polski i historii najnowszej Polski. Na niej się będę koncentrował, bo na niej po prostu uważam, że się znam. Nie będę odgrywał roli różnego rodzaju pseudoekspertów, których pełno jest w internecie, którzy próbują przekonać internautów, że znają się na wszystkim i właściwie nie ma takiego tematu, o którym nie mogliby się kompetentnie wypowiedzieć. W moim przypadku jest odwrotnie. Ja i tak się wypowiadam często, mam wrażenie, na wiele tematów, co do których mam wątpliwości, czy jestem wystarczająco zorientowany. Natomiast z całą pewnością, jeśli chodzi o historię, to moją specjalnością jest historia Polski XX wieku i tak już pozostanie. Zatem z tego obszaru myślę, że jestem w stanie na bardzo wiele tematów odpowiedzieć, choć też nie na wszystkie, bo to jest ogromny obszar. Natomiast niechętnie wyprawiam się w obszarze historiografii na tematy dotyczące choćby historii starożytnej czy średniowiecznej, chociaż nią się też interesuję, ale bardziej hobbystycznie. Dalej mam pytania od Richard Peja 5903, którego interesuje znaczenie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pyta mnie, czy jakby bolszewicy ją wygrali i poszli dalej na zachód, to czy cała Europa stałaby się komunistyczna, czy faktycznie by tak było, czy Niemcy zatrzymaliby bolszewików? No więc oczywiście to jest jedno z wielu pytań, które często mi Państwo zadajecie na zasadzie, co by było gdyby. No tego nie wiemy, możemy spekulować oczywiście. Ja tytułem takiej króciutkiej spekulacji powiem tak. Gdyby rzeczywiście w latem 1920 roku Polska nie zatrzymała Armii Czerwonej na przedpolach Warszawy, to niewątpliwie bolszewicy dotarliby do Niemiec i ruch rewolucyjny w Niemczech zostałby reanimowany. On był bardzo silny w latach 1918-19, więc w 20 roku rzeczywiście zdławiono już większość, powiedziałbym, komunistycznych buntów w Niemczech, ale to nie znaczy, że one by się na nowo nie reanimowały. No, po prostu ciągle ideologia komunistyczna w Niemczech wtedy była popularna, a gdyby Niemcy zostały ogarnięte rewolucją bolszewicką, to jest oczywiste, że to poszłoby dalej. Nie wiemy oczywiście jak daleko, ale to z całą pewnością by się na Niemczech nie zakończyło, ale też ma to ten kij ma drugi koniec. Chcę powiedzieć wszystkim, że w moim przekonaniu, gdyby komunizm zwyciężył w Niemczech, to prawdopodobnie powiedzieć wszyscy głównym państwem komunistycznym, a nie znacznie słabsza ekonomicznie Rosja bolszewicka i to siłą rzeczy zmieniłoby układ sił w całym ruchu komunistycznym i sprawiło, że to zdominowanie go później przez Stalina prawdopodobnie nie miałoby miejsca. Ale to, jak padam, jest jedna z bardzo wielu spekulacji historycznych. Teraz pora na jakieś pytania, które na czacie padają. Też widzę, że jest ich trochę. Choćby na przykład takie pytanie od MB. Czy polskie państwo będzie zdolne do modernizacji swojej organizacji kultury
w warunkach, gdzie źródłem władz są ludzie u schyłku kariery i swojego życia. No to jest pytanie bardziej aktualne do mnie jako komentatora polityki. Ja bym wolał odpowiadać na pytania historyczne, ale odpowiem na nie, bo ono jest uniwersalne. Otóż prawda jest taka, że jeśli prześledzimy historię wielu państw i wielu kryzysów ustrojowych, to bardzo często u źródła tych kryzysów leżało to, że, no mówiąc krótko, władza się starzała, że istniał tam jakiś taki czy inny system. Polityczny zdominowany przez ludzi, którzy na pewnym etapie życia stawali się anachroniczni i byli w pewnym momencie odrzucani przez młodszą część społeczeństwa, a że zwykle za wszystkimi, czy większością rozmaitych buntów, rewolucji, rewolt stoi młodzież, no to i siłą rzeczy im elita władzy jest starsza, tym to źle jej, gorzej jej wróży. To taka ogólna uwaga. Dalej chciałbym odpowiedzieć na pytanie Adama Dąbrowskiego, czy materiały wideo, czyli te stare klipy wyborcze, są gdzieś ogólnodostępne. No więc nie są ogólnie dostępne, nad czym ubolewam, bo one oczywiście powinno istnieć taka instytucja publiczna, która by to gromadziła i udostępniała, ale nie ma jej takiej. Ja tutaj pełniłem rolę takiego społecznego archiwisty, który sobie gromadził i nagrywał te różne klipy wyborcze, no i wykorzystuję je. Niedługo będzie kolejny odcinek z kolejną porcją klipów wyborczych, tym razem o wyborach z 97 roku. No a w większym zakresie to jest możliwe dostęp do tych klipów dla tych, którzy wspierają mój kanał na Patronite. Jeśli chodzi o to, czy odcinek o wyborach prezydenckich 2005 roku będzie, no w swoim czasie oczywiście będzie, ale na razie jeszcze mam inne wybory prezydenckie z roku 2000 do omówienia, o których programu nie było, więc raczej najpierw będzie rok 2000, a dopiero później wybory prezydenckie w 2005. Kolejne pytanie, Jakub, może dlaczego postać prokurator Wiesławy Bardon, pomimo wręcz mitycznej pozycji w opowieściach byłych opozycjonistów, praktycznie nie jest opisana w polskiej literaturze historycznej? No nie jest opisana dlatego, że bardzo wiele tego typu postaci nie doczekało się dotąd swoich biografów. Ja zresztą nie wiem, czy prokurator Bardonowa, przypomnę tym, którzy nie wiedzą, to była taka prokurator niezwykle dyspozycyjna politycznie, zasłużona w procesach politycznych lat 80., czy ona zasługuje na jakąś wielką biografię. No na pewno zasługuje na jakieś studium historyczne i myślę, że ktoś ją w końcu popełni. Na razie wszystkim, którzy chcieliby sobie przybliżyć metody jej funkcjonowania, polecam znakomity film, żeby nie było śladu, film fabularny reżyserii Jana Matuszyń tego filmu i tam można troszkę ją sobie obejrzeć, oczywiście to jest kreacja artystyczna. Dalej pytanie Aleksandra Charuby, który po prostu gratuluje kanału, dziękuję, pozdrawiam również. Kolejne pytanie, Aleksander Charuba jest drugie pytanie mi zadaje, czy zamierzam zrobić odcinek o historii polskiej telewizji, na przykład o dziennikarzach doby PRL-u. Myślę, że to jest dobry pomysł, pomyślę o tym. Na razie nie mogę obiecać, że to zrobię, ale myślę, że to jest temat ciekawy. Dalej Michał Dworzyński mnie z kolei pyta, czy będzie odcinek o Jerzym Urbanie. No jeśli kanał się będzie rozwijał, to prędzej czy później Jerzy Urban zasłuży na odcinek, bo niewątpliwie jest to postać ciekawa i dla historii PRL i III Rzeczpospolitej, gdzie w wielu postaciach, można powiedzieć, występował i myślę, że przez to jest też bardzo interesującym dla mnie tematem. Może teraz odpowiem z kolei na jeszcze te pytania, które padły wcześniej przez ostatnie dni na kanale społecznościowym moim. Otóż tutaj mamy Kup Poland 6680, który mi zadał w ogóle kilka pytań, ja odpowiem na dwa z nich. Pierwsze, czy chciałbym, żeby na lekcjach historii bardziej postawiono na nauczanie XX wieku?
Tak, ja się o tym wielokrotnie publicznie wypowiadałem przed laty, teraz to i tak się poprawiło. Generalnie uważałem, że historia XX wieku była niedowartościowana w programach nauczania historii, natomiast też chcę powiedzieć jasno, jestem zwolennikiem bardzo pluralistycznej szkoły, a więc takiej, w której ta podstawa programowa, o której jeszcze dzisiaj obiecuję, powiem słów kilka, była dość istotny sposób ograniczona, tak żeby nauczyciele mieli znacznie większą swobodę w doborze tematów, w doborze wątków, w doborze proporcji, jeśli między epokami i między historią powszechną a historią Polski, w zależności od tego, jak autorsko by chcieli po prostu tych swoich uczniów edukować w obszarze historii. I drugie pytanie, Kubh Polanda 6680, czy planuje wprowadzić format wywiadów odnośnie historii Polski na swoim kanale YouTube'owym? No, nie kryję, że na tym etapie jego rozwoju to jest niemożliwe, bo ograniczają nas tu możliwości techniczne. Jeśli kanał się będzie dalej rozwijał, to pomyślę o tym. Przed laty prowadziłem, kiedy jeszcze pracowałem, byłem związany z Instytutem Pamięci Narodowej, prowadziłem taki program konfrontacji Antoniego Dudka, gdzie właśnie prowadziłem rozmowy z kilkoma historykami. Ci, których to zainteresuje, mogą to obejrzeć. Te moje rozmowy, myślę, że bardzo ciekawe jest zwłaszcza rozmowa z profesorem Jerzym Eislerem, gdzie rozmawiamy o pierwszych sekretarzach KCPZPR, ale myślę, że inne też są ciekawe, choćby z Piotrem Gontarczykiem o Polskiej Partii Robotniczej, czy z profesorem Grzegorzem Motyką o relacjach polsko-ukraińskich w XX wieku. Więc oczywiście tak, myślę, że do tego mógłbym wrócić, ale to wymaga rozwoju organizacyjnego kanału, więc na pewno w najbliższym czasie czegoś takiego nie zrobię, a co czas przyniesie, no to zobaczymy. I jeszcze może jedno pytanie z tych wcześniej zadanych, Krisk 8956. Jaką rolę pełnili w legitymizacji władzy tacy ludzie jak Piasecki, czy później patrioci spod znaku Grunwaldu? No to nawiązuje oczywiście do ostatniego z odcinków na kanale o Bolesławie Piaseckim. Później rzeczywiście w latach 80. funkcjonowało tak zwane Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald. To byli innego typu ludzie, ale można powiedzieć o podobnej co Piasecki takiej nacjonalistyczno-komunistycznej orientacji. I można powiedzieć, że oni oczywiście pomagali władzom, dlatego że no, legitymizowali tą władzę rzeczywiście w oczach tej części Polaków, która ciągle miała nadzieję, że nastąpi taki proces unarodowienia władzy komunistycznej, że ta władza w końcu się spolonizuje i co też zresztą w dużym stopniu nastąpiło. Jeśli się prześledzi ewolucję, powiedziałbym, retoryki na przykład patriotycznej w wystąpieniach pierwszych sekretarzy, to widać, że to rzeczywiście ulegało to się pogłębiało w miarę upływu czasu. Coraz mniej ci pierwsi sekretarze się odwoływali do Marksa, a nawet Lenina, a coraz więcej do różnych tak zwanych postępowych tradycji narodu polskiego, co nie zmienia faktu, że jednak do końca ta władza główną swoją legitymizację czerpała z ideologii komunistycznej, a więc prawo do sprawowania władzy z ideologii komunistycznej i z jakichkolwiek innych przyczyn, no oczywiście tym bardziej nie z demokratycznych wyborów, których nie było. I może teraz znowu pora na pytania, które tutaj na czacie padają. Marto Lineo 90 pyta, w jednym z pańskich materiałów w wyborach prezydenckich 95 widać, jak zmienił się język debaty i kampanii. Teraz styl jest bardzo agresywny. Może pan zrobi materiał o tym, jak to ewoluowało. Ja mam wrażenie, że to będzie się pojawiało w kolejnych jakby programach. Czy robić na ten temat całkowicie odrębny program, musiałbym się zastanowić. Być może rzeczywiście ma to sens. Bo rzeczywiście jest tak, że to wielu z was zauważyło, kiedy ogląda materiały choćby z Sejmu, to w przypadku na przykład afery Oleksego widać, czy Olina, jak kto woli, gdzie jest obrady Sejmu, prawda, urzędujący premier oskarżony o szpiegostwo, mimo to na sali panuje raczej cisza niż jakiś tumult. I to się oczywiście z czasem zmieniło i tutaj jest cała grupa ludzi, która za to oczywiście ponosi
odpowiedzialność, co nie znaczy, że w latach 90. nie zdarzały się też gwałtowne wypowiedzi w Sejmie, także z trybuny sejmowej, oczywiście one się wtedy też zdarzały, ale ich było relatywnie mniej, później było ich coraz więcej i to jest pewien element w ogóle nie tylko ewolucji polskiej sceny politycznej, to jest w ogóle cecha ewolucji całego świata demokratycznego od lat 90. XX wieku do czasów nam współczesnych, mówiąc krótko, używa się w przestrzeni publicznej coraz bardziej emocjonalnego języka. Nie wiem, czy to jest możliwe do zatrzymania. Wydaje mi się, że szanse na to są niewielkie. Nie kryję, że mi się to nie podoba, no ale tak już jest. Żyjemy w takiej rzeczywistości i pewnych rzeczy się nie da, mam wrażenie, powstrzymać. Być może musi tu dojść do pewnego przesilenia, przerysowania, zmęczenia i może wtedy, albo jakiegoś głębokiego kryzysu i wtedy będzie możliwa zmiana. Pyta Mr. Gandalf, jakie źródła poleca pan profesor przy zdobywaniu wiedzy na poziomie akademickim? I informuje, że planuje rozpocząć studia magisterskie z historii, a później z politologii. No bardzo się cieszę. Natomiast powiem tak, polecam źródła bardzo różne i ich konfrontowanie. To jest w ogóle podstawa zdobywania wiedzy nie tylko w historii, ale na niej się znam najlepiej, więc o niej i politologii, bo tu też mam pewne przygotowanie, więc podstawą jest konfrontowanie różnych źródeł informacji. Co należy robić? No bardzo prosto, szukając publikacji, czy to w internecie, czy w papierze, różnych autorów dotyczących tego samego tematu i myślę, że już po lekturze choćby pierwszych dwóch dowolnie wybranych książek czy artykułów, czy publikacji internetowych dotyczących jakiegoś szczegółowego zagadnienia, zauważysz, że one się od siebie bardzo różnią, że autorzy jednak pewne rzeczy oceniają inaczej. I teraz następuje dwa kluczowe momenty. Po pierwsze, musisz się zastanowić, dlaczego oni się od siebie różnią. I po wtóre, który cię bardziej przekonuje, a może żaden cię nie przekonuje i wtedy trzeba szukać dalej trzeciego, czwartego, piątego autora czy autorki zajmujące się jakąś sprawą i konfrontować ich sposób myślenia, argumentacji. Po jakimś czasie zauważysz, że niektórzy są po prostu konfabulantami, oszustami, kłamcami, niewiarygodni są, inni są bardziej wiarygodni. Tak się buduje właśnie wiarygodność w świecie nauki, że dość szybko niektórzy ludzie, którzy stąpają po bardzo cienkim lodzie, wymyślają niestworzone historie, przegrywają po prostu konfrontacje z tymi, którzy się opierają na twardych źródłach, dobrze udokumentowanych. No ale właśnie w internecie to jest bardzo trudne, bo w internecie wszyscy jesteśmy równi. Tutaj człowiek, który przeczytał trzy zdania na jakiś temat, na który ja poświęciłem 3 lata życia, może występować na takim samym poziomie eksperta jak ja, chociaż mówię, gdybym go tu posadził obok siebie i zaczęlibyśmy sobie zadawać konkretne pytania, wtedy mógłbym go oczywiście na waszych oczach zdemaskować jako osobę o bardzo powierzchownej wiedzy, no ale w internecie wszyscy jesteśmy równi, więc to ma swoje zalety, ale ma też takie wady, jak przed chwilą powiedziałem. No i może kolejne z pytań, które internauci zadali mi wcześniej pod moim postem zapowiadającym ten live na kanale Dudego Historii. To jest pytanie TR21212. Dlaczego w większości krajów postkomunistycznych pojawiła się oligarchia i czemu Polska uchodzi za państwo jej nieposiadające? No więc doprecyzujmy. W Polsce też mamy oligarchów i tutaj można powiedzieć, że takim najbardziej spektakularnym jest Zygmunt Solorz, właściciel Polsatu i wielu innych bardzo znaczących firm w Polsce. Ale zdefiniujmy, co to jest oligarcha. No przez oligarchę rozumie się właśnie człowieka, który wzbogacił się bardzo mocno na transformacji ustrojowej, czyli na, mówiąc o przechodzeniu od gospodarki państwowej scentralizowanej w kierunku gospodarki wolnorynkowej. To niekoniecznie musiało być wzbogacenie nielegalne. Często mógł po prostu skorzystać z legalnych działań i legalnych procedur, no po prostu dlatego, że był bardziej skuteczny i w przypadku Solorza tutaj oczywiście właśnie moment, w którym zdobył
koncesję na pierwszą ogólnopolską telewizję prywatną. Był takim momentem, ja to nazywam często przetargiem na kurę znoszącą złote jajko, ponieważ każdy, kto dostałby taką koncesję na początku lat 90. był skazany na sukces, więc Solorz, kiedy udało mu się zdobyć tą koncesję, no, był skazany na sukces. A dlaczego mu się ją udało? No tutaj oczywiście wchodzimy w kulisy procesu przyznawania koncesji na telewizję. Być może zrobię o tym program, więc nie będę się teraz rozwijał, ale wrócę do tego istoty pytania, bo zacząłem od tego, że w Polsce jednak są oligarchowie, ale zgadzam się z tymi, którzy mówią, że jest ich na tle innych krajów postkomunistycznych znacznie mniej, no daleko mniej niż na nawet w Czechach, nie mówiąc już oczywiście o Ukrainie czy Rosji. Od bezcen na taką skalę w innych krajach, bo oczywiście zdarzały się prywatyzacje patologiczne, ja mam tego świadomość. Ci, którzy oglądają programy z moim udziałem, wiedzą, że na przykład bardzo krytycznie oceniam program powszechnej prywatyzacji. Natomiast jednak chcę powiedzieć, że na tle procesów prywatyzacji w innych krajach bloku u nas skala tych nadużyć była mimo wszystko mniejsza i w rezultacie czego właśnie tych fortun, które powstały w rezultacie prywatyzacji, jest jednak mniej. I co więcej, niektóre z nich rzeczywiście powstały nie dzięki związkom z państwem, ale dzięki temu, że ktoś miał jakiś pomysł na działalność, mówię, na wolnym rynku, działalność gospodarczą, którą mógł rozwinąć po roku 89. A zatem rzeczywiście Polska jest tym krajem, który rzeczywiście ma znacznie mniejszą ilość oligarchów, ale mamy ich oczywiście. Kolejne pytanie, to pytanie, które zadał mi Jestem Sobie 5742. Czy planuje pan stworzyć filmy, w których przedstawiana byłaby historia poszczególnych partii politycznych? Zastanawiam się nad tym, ale nie kryję, bo jest to kuszące. No mamy cały szereg partii politycznych w latach 90., że przypomnę z tych najważniejszych: Konfederację Polski Niepodległej, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Unię Demokratyczną, czy później Unię Wolności, Unię Polityki Realnej. To wszystko są partie, które no powiedzmy różną rolę odgrywały, czy Porozumienie Centrum, prawda. Problem polega na tym, czy rzeczywiście jest to temat, który będzie miał tak szeroką grupę zainteresowanych, czy rzeczywiście historia jednej konkretnej partii, o której przecież i tak opowiadam przy okazji kolejnych wyborów czy różnych wydarzeń, wyodrębniona jako odrębny program, będzie wystarczająco interesująca. Z pewnością obiecuję, że zrobię taki testowo jeden odcinek o którejś z tych partii, które wymieniłem, i zobaczymy, jak on się będzie państwu podobał, jak on się będzie oglądał. Teraz może wrócę do czatu, bo tu kolejne pytania się pojawiają. Momencik, bo jest ich bardzo dużo, więc muszę tu jakoś może teraz pytanie. Daniela Jurczaka. Z czego wynikała zapaść gospodarcza i związane z nim bezrobocie po roku 2000? Jak to było powiązane z dostaniem się LPR-u czy samoobrony do Sejmu oraz upadkiem AWS i UW? No mogę powiedzieć, że o tym szerzej opowiem w jednym z najbliższych programów, nawet więcej niż jednym, ale w największym skrócie trzeba pamiętać, że w 1998 roku miał miejsce kryzys finansowy i w Azji, i w Rosji, i on sprawił, że ta dobra koniunktura gospodarcza, która trwała w połowie lat 90. i która pomagała SLD, pod koniec lat 90. się skończyła i polska gospodarka znowu zaczęła dostawać zadyszki. I to oczywiście było przyczyną, przede wszystkim doprowadziło do wzrostu bezrobocia, zwłaszcza że wtedy też ostatni taki znaczący wyż demograficzny, jaki mieliśmy w Polsce, wszedł w dorosłe życie i siłą rzeczy dla niego też nie było pracy. I tak naprawdę problem się zaczął rozwiązywać dopiero wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej po 2004 roku. Kolejne pytanie z czatu. Czy w Polsce mogło dojść, to Wojciech, czy w Polsce mogło dojść do wariantu chińskiego, czyli PZPR godzi się na reformy ekonomiczne, liberalizuje prawa obywatelskie, ale w zamian za to zachowuje pełnię władzy politycznej? To jest temat, do którego nieustannie wracają badacze transformacji. I powiem tak, no, próbowano ten scenariusz realizować. Polecam odcinek o Mieczysławie Rakowskim, bo ja w istocie rzeczy
mówiąc o rządzie Rakowskiego, opowiadam o próbie realizacji tak zwanego scenariusza chińskiego, a więc radykalnych reform wolnorynkowych przy zachowaniu przez partię komunistyczną pełni władzy, no to się załamało. To się załamało i to się nie udało nie tylko w Polsce, ale w żadnym z krajów europejskich komunistycznych to się nie udało, choć w mniejszym czy większym zakresie, ale też tego próbowano choćby na Węgrzech. To się nie mogło udać z prostego powodu. Wszystkie te reżimy komunistyczne w Europie Środkowej zostały zainstalowane w Europie, zostały zainstalowane w konsekwencji II wojny światowej w sposób sztuczny i siłą rzeczy lokalne elity komunistyczne musiały mieć oparcie na Kremlu, żeby się utrzymać przy władzy. W momencie, kiedy to oparcie zaczęło gwałtownie słabnąć w drugiej połowie lat 80., oni nie byli w stanie sami utrzymać się przy władzy, ponieważ niezadowolenie społeczne z ich rządów było już tak duże, że a ich własne siły były zbyt małe, żeby tą władzę utrzymać. Co innego w Chinach, gdzie jak wiemy, choć oczywiście Mao Tse-tung miał pewne wsparcie ze strony Kremla, to jednak przede wszystkim własnymi siłami przejął władzę w Chinach, wygrał wojnę domową. I proszę zwrócić uwagę, że to jest ten kapitał, który pozwala komunistom chińskim do dziś, choć się bardzo zmienili, ale jednak trzymać się przy władzy. Nie inaczej było w nieodległym Wietnamie, ale też podobnie jest na odległej Kubie. No pamiętajmy, że ten komunizm na Kubie ciągle trwa, chociaż już od wielu, wielu lat zasilanie z Moskwy, które rzeczywiście szło tam mniej więcej do początku lat 90. minionego wieku, przestało istnieć, a mimo to, mimo śmierci Castro, system komunistyczny na Kubie ciągle trwa, choć jak mówię, on się też bardzo mocno zmienił, właśnie troszkę realizując ten model chiński, też tam pojawiły się pewne reformy rynkowe. W Europie Środkowej to było kompletnie niemożliwe i jak mówię, nie tylko Polska to potwierdza. Dalej Bartosz Szczurowski pyta, czy planuje odcinek, czy odcinki na temat relacji państwo-kościół w III RP. Zapewne zrobię coś o Kościele i o różnych postaciach Kościoła, ale chyba raczej najpierw od PRL-u zacznę, bo nie sposób zrozumieć pozycji Kościoła w III Rzeczpospolitej bez cofnięcia się do epoki PRL-u, więc raczej najpierw będę mówił troszkę o Kościele w PRL-u, o może pewnych postaciach. No tu niewątpliwie prymas Wyszyński byłby patron uniwersytetu, na którym pracuję, byłby taką postacią, która by się na pierwszej kolejności nasuwała, a później dopiero przyjdzie pora na Kościół w III Rzeczpospolitej. Choć oczywiście on się też będzie pojawiał, uboczny wątek w różnych innych programach dotyczących trzeciej RP. Kolejne pytanie to pytanie Kuby Tomyślaka z prośbą, żebym się odniósł do tezy profesora Marcina Piątkowskiego, że komunizm i PRL w Polsce był konieczny, aby zniszczyć starą elitę i umożliwić rozwój kapitalistycznej gospodarki. No nie kryję, że się kompletnie z tym nie zgadzam, dlatego że Polska była krajem kapitalistycznym przed wojną i nie trzeba było niszczyć elity tej kapitalistycznej, którą komuniści zniszczyli rzeczywiście na przełomie lat 40. i 50., żeby po latach reaktywować kapitalizm. Uważam to za jakąś horrendalną tezę. Ja myślę, że profesorowi Piątkowskiemu o coś innego chodziło, o tak zwaną modernizację gospodarki, czyli przekształcenie Polski z kraju rolniczego, którym była w II Rzeczpospolitej, w kraj przemysłowy. Jest taka grupa naukowców, która twierdzi, że no, tego się nie dało inaczej zrobić niż właśnie drogą rewolucyjną, że ta industrializacja, że tylko nasza część Europy była tak zacofana, że nie można było inaczej po prostu tej industrializacji przeprowadzić niż właśnie takimi metodami niezwykle brutalnymi, jak to zrobili komuniści. No ja powiem wprost, ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Polska w 1939 roku znajdowała się na poziomie rozwoju porównywalną z Portugalią czy Grecją. To nie były kraje bardziej od nas rozwinięte. Te kraje nie doświadczyły, powiedziałbym, dobrodziejstw komunizmu, natomiast po II wojnie światowej doświadczyły dyktatur prawicowych i ekonomicznie bardzo długo rozwijały się szybciej od Polski. I tak naprawdę dopiero w ostatnich kilkunastu latach Polska wyraźnie zaczyna, dogoniła Grecję i Portugalia w tej chwili już zaczyna pod względem niektórych wskaźników je wyprzedzać. A tam komunizmu nie było, więc komunizm naprawdę do niczego nam nie był potrzebny i nie wierzę w te cywilizacyjne dobrodziejstwa dyktatury komunistycznej, co nie znaczy, że lekceważę i nie dostrzegam różnych procesów społecznych, które oczywiście bez tej wymiany elit
którą komuniści przeprowadzili bardzo brutalnie na przełomie lat 40. i 50., o czym obiecuję szczegółowo opowiedzieć w nieodległym czasie w kolejnych odcinkach. Bez tej wymiany no zupełnie inni ludzie prawdopodobnie dzisiaj by w polskiej polityce dominowali, no na przykład potomkowie właśnie rodzin ziemiańskich, którzy się zdarzają, prawda, i dzisiaj w naszej klasie politycznej, ale byłoby ich znacznie więcej. No dlaczego? Bo te stare elity niewątpliwie by się reprodukowały i nie dałyby się tak zepchnąć, jak to nastąpiło, ich potomkowie tak zepchnąć, jak to nastąpiło pod rządami komunistycznymi. Kolejne pytanie Michała Pac, nie dowidzę tutaj, w razie Michała Paca, czy z perspektywy czasu zmieniła się moja ocena postaci Jana Pawła II? Powiem tak, w niewielkim zakresie. Ja nigdy nie byłem, powiedziałbym, zwolennikiem kultu kogokolwiek i nie kryję, że nie podobało mi się stawianie pomników Janowi Pawłowi II za jego życia i muszę powiedzieć, że nawet więcej, jeśli miałbym mieć o coś do niego i miałem o co do niego pretensje, to że on nie powiedział publicznie, że nie życzy sobie tego za swojego życia. A więc tak jak kiedyś nie podobał mi się zupełnie bezkrytyczny kult Jana Pawła II w Polsce, tak teraz nie podoba mi się i tu jestem skłonny chodzić w polemikę z tymi, którzy spróbują z kolei tą postać odsądzać od czci wiary i opowiadać jakieś rzeczy o jego ogromnej odpowiedzialności za jakąś falę krzywd, która się w Polsce i nie tylko w polskim kościele dokonała. Ja myślę, że na razie jest to wszystko dość słabo udowodnione. Natomiast nie chcę wchodzić w szczegóły tych debat, które się tutaj nie tak dawno w Polsce toczyły, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy, mówiąc krótko, się tym zajęli tematem, chcieli się po prostu wylansować na Janie Pawle II, na jego krytyce. Jest taka metoda, powiedziałbym, budowania sobie i w świecie naukowym, w świecie dziennikarskim, można powiedzieć, rozgłosu, no przez atak na kogoś bardzo znanego, bardzo szanowanego, przez jego zdemaskowanie. I żeby było jasność, ja co do zasady nie jestem przeciwnikiem takich zachowań. Ja tylko uważam, że tu trzeba trzymać pewne standardy i pewne reguły, które w moim przekonaniu wobec Jana Pawła II nie zostały zachowane w tych różnych sensacyjnych publikacjach na jego temat. Ale nie chcę tego rozwijać. Chcę natomiast powiedzieć, że niezależnie od tego, jakie jeszcze informacje na temat Karola Wojtyły zostaną w przyszłości ujawnione, ja sam mogę się Państwu pochwalić, że wiele, wiele lat temu i opowiem pewnie o tym w jednym z programów pisząc autorską, znalazłem niezwykle ciekawy dokument, który właściwie pokazywał, jak ten splot, jak ten drobny urzędnik w Krakowie w istocie rzeczy otworzył Karolowi Wojtyłę drogę do kościelnych zaszczytów, do kościelnych urzędów. To a propos roli przypadków historii, natomiast powiem w ten sposób, inaczej miał być o moim stosunku do Jana Pawła II. Ja ciągle uważam, że to jest postać niezwykle ważna dla historii najnowszej Polski i nie trzeba być w ogóle katolikiem, nie trzeba być osobą wierzącą, żeby to rozumieć, że czy się nam to podoba, czy nie, ale był taki okres w dziejach Polski, że Jan Paweł II był niezwykle ważny dla historii Polski. Podobnie jak był taki okres, kiedy Władysław Gomułka był ogromnie ważny i niedługo zobaczycie Państwo taki film, gdzie zobaczycie, że Władysław Gomułka też potrafił gromadzić tłumy ludzi porównywalne z tymi, jakie nieco później gromadził Jan Paweł II. No i to wynikało z czego? No z pewnej sekwencji wydarzeń, z pewnych nastrojów społecznych. Co dalej? Dalej pytanie o, czy śledzę kanały historyczne na YouTubie. No śledzę kanały historyczne niektóre, powiem tak, polecałem już kanał Historia bez kitu, w którym też są możliwe do obejrzenia rozmowy ze mną, polecam go po raz kolejny, uważam, że to jest dzisiaj kanał, który prezentuje, można powiedzieć, najlepszych polskich historyków i historyczki i prezentuje ich dokonania i przemyślenia i tam rzeczywiście bym szukał źródeł rzetelnej wiedzy. Są też inne kanały, które oceniam już mniej entuzjastycznie. Są też takie kanały, których nazw nie wymienię, które uważam za po prostu żałosne, kłamliwe i obliczone wyłącznie na zdobywanie pieniędzy przy pomocy, no mówiąc krótko, często mocno nieświeżych czy wręcz fałszywych informacji.
Co do kolejnych pytań, Bartłomiej Żak mnie pyta, czy pojawią się odcinki dotyczące II Rzeczpospolitej. Powiem tak, myślę o tym, ale na razie raczej będę się koncentrował na historii powojennej. Do II Rzeczpospolitej z czasem, czyli pewnie w przyszłym roku, też dojdę. Ona jest też trudna, dlatego że tu można właściwie poperować tylko fotografiami. Tu już filmów praktycznie nie ma, albo jest ich bardzo niewiele, a jednak kiedy się mówi no choćby o szczegółach procesu Brzeskiego, na przykład to kapitalny temat, cała sprawa Brzeska, najgłośniejszy proces polityczny II Rzeczpospolitej. No, wielu z Was pewnie by chciało zobaczyć fragmenty tego procesu, no więc nie ma ich, chyba że w formie filmu fabularnego, bo to rzeczywiście zostało zrobione choćby w filmie Filipskiego Zamach Stanu, natomiast no nie ma kronik filmowych z tamtego wydarzenia. Ale o II Rzeczpospolitej myślę bardzo poważnie, bo nie kryję, że kiedyś mnie to bardzo, bardzo jako temat badawczy interesowało. Kolejne pytanie. Jakie ma Pan, tak, pytanie Pana widoku z okna Michała Pola. Czy nadchodzące referendum można porównać do referendum z 1996 roku? No w pewnym zakresie tak, tylko że różnica podstawowa, przypomnę, referendum w 1996 roku to było takie referendum, w którym pytano Polaków między innymi o stosunek do powszechnego uwłaszczenia. Problem w tym, że tamto referendum było pewnego rodzaju sierotą. Wymyślił je prezydent Lech Wałęsa jeszcze przed przegranymi wyborami w 1995 roku po to, że licząc, że to mu pomoże wygrać. Jak wiemy, wybory prezydenckie w 1995 roku przegrał, no ale została inicjatywa referendalna, więc to trochę przypominało z kolei referendum Bronisława Komorowskiego z 2015 roku. No właśnie to referendum w 1996 roku skończyło się oczywiście bardzo niską frekwencją i nie przyniosło rozstrzygania, w związku z tym nie miało jakby wiążącego charakteru. Więc a poza tym ja powiem tak, no podobieństwo było też takie, że wszystkie te referenda, inaczej, że referenda dzielimy na dwa rodzaje, na referenda opiniodawcze i to referendum, które będziemy mieli w tym roku i to referendum z 96 są tak zwane referenda opiniodawcze, gdzie się pyta ludzi o różne rzeczy, ale one są delikatnie mówiąc niekoniecznie bardzo konkretne. Natomiast drugim rodzajem referendów, które są mnie bliskie, które ja popieram, to są referenda stanowiące. I takim referendum było referendum konstytucyjne z 97 roku, czy referendum o wejściu Polski do Unii Europejskiej z 2003 roku. Na czym polega różnica? No w przypadku tych referendów stanowiących jest już jakiś akt prawny, czy to konstytucja, czy traktat akcesyjny, który jest ogólnie dostępny, w którym już nie można zmienić ani przecinka i pyta się ludzi, czy są za jego przyjęciem, jego zaakceptowaniem, czy przeciw. Czyli tu nie ma żadnych możliwości manipulowania odpowiedziami. I dlatego ja wolę referenda stanowiące od referendów opiniodawczych. Co dalej? Dalej Paweł Borucki pyta mnie, czy wybór Gabriela Narutowicza na prezydenta był dobrym wyborem. No wie pan, to jest pytanie z gatunku, czy Gabriel Narutowicz mi się podobał. Ja powiem tak, to niewątpliwie była jedna z tych postaci, która miała kompetencje, żeby być dobrym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. To był człowiek ogromnych zasług, bardzo dobrze wykształcony, znający świat, no ale jak wiemy został wybrany przez głosami mniejszości narodowych, co się endecji nie spodobało, rozpętano przeciwko niemu nagonkę i zastrzelił go Eligiusz Niewiadomski, więc nie dowiedzieliśmy się, bo zabito go po 9 dniach od wyboru, czy był naprawdę dobrym prezydentem, czy nie. Chcę natomiast powiedzieć, że jestem wielkim admiratorem i pewnie o tym kiedyś zrobię odcinek jego następcy, a więc Stanisława Wojciechowskiego, którego Zgromadzenie Narodowe wybrało po zabójstwie Gabriela Narutowicza, ale dlaczego to opowiem pewnie w jednym z odcinków, kiedy będę mówił o przewrocie majowym 26 roku, bo tu jest właśnie ten moment, w którym ja szczególnie cenię prezydenta Wojciechowskiego. Tomasz Krawczyk pyta mnie, a co z tematami z krajów naszego regionu, na przykład Rumunia? I to zresztą to pytanie się też pojawiało w pytaniach wielu innych. To jest kanał o historii Polski.
Ja o historii powszechnej mówił nie będę, z prostego powodu nie czuję się wystarczająco kompetentny. Oczywiście od czasu do czasu będę o niej wspominał, bo Polska nie jest wyspą, a nawet gdyby była, to też by miała pewne relacje z innymi krajami, więc będę mówił oczywiście o także i wspominał o różnych wydarzeniach w krajach z nami sąsiadujących, ale i w ogóle z krajami z regionu, no pewnie o Tajlandii czy Argentynie to raczej mówił w ogóle nie będę. Natomiast nie będę mówił o tych wszystkich państwach poza Polską jako o temacie głównym, bo po prostu nie czuję się wystarczająco kompetentny, a tak jak mówiłem, moim celem jest to, żeby utrzymać możliwie wysoki poziom merytoryczny tego kanału. I to jest dla mnie absolutny priorytet. Z tego względu też unikam pewnych tematów takich, które powiedziałbym są bardzo sensacyjne. To nie znaczy, że oczywiście nie będę mówił o różnego rodzaju aferach, ale będę mówił głównie o tych, które wydają mi się ważne i istotne z punktu widzenia pewnego wpływu na historię Polski, czy z uwagi na, powiedziałbym, pokazanie przy tej okazji pewnych szerszych mechanizmów. Dalej Wojtek Wojtas pyta mnie, dlaczego uważam Ochaba za najgorszego pierwszego sekretarza i czy jego asertywność wobec Chruszczowa nie działa na jego korzyść. No więc ja po pierwsze nie uważam Ochaba za najgorszego pierwszego sekretarza. Jeśli pan obejrzy to, o czym mówiłem wcześniej, konfrontację Antoniego Dudka z profesorem Jerzym Eisslerem, to myśmy tam zrobili taką listę właśnie, każdy z nas zrobił swoją listę pierwszych sekretarzy i obaj zgodnie za najgorszego uznaliśmy Bolesława Bieruta. A więc nie Ochab był z mojej ocenie najgorszym pierwszym sekretarzem, natomiast no nie jestem jakimś jego wielkim fanem, bo to po prostu była postać, klasyczna postać okresu przejściowego. Będę o tym zresztą niedługo mówił w jednym z programów Dudek o historii i wtedy też powiem o tym, czy on rzeczywiście był taki asertywny wobec Chruszczowa, czy nie. Z kolei Damian Pawlik pyta mnie, czy będzie dodruk mojej książki o historii politycznej Polski do 2015 roku. Więc ja już o tym mówiłem na poprzednim live, ale tu powtórzę. Nie, dodruku nie będzie. Natomiast będzie całkowite nowe wydanie tej historii politycznej Polski, tym razem do roku 2023. I właśnie informuję Państwa, że głównie obecnie zajmuję się pisaniem ostatniego rozdziału tej książki, obejmującego ostatnie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. I ta książka, jak mówię, mam nadzieję, dotrze do Was na gwiazdkę, czyli w grudniu, na początku grudnia tego roku. Przy czym nie będzie to wyłącznie dołożenie jednego rozdziału do wszystkich poprzednich. Ja tę książkę w tym dotychczasowej wersji bardzo mocno przerobiłem, zwłaszcza zmieniony został okres lat 89-93. Nadałem mu bardziej syntetyczny charakter, ponieważ jest inna moja książka Od Mazowieckiego do Suchockiej, Pierwsze rządy wolnej Polski, gdzie jest bardzo szczegółowa historia lat 89-93. To doszedłem do przekonania, że nie ma sensu, żeby pewne rzeczy powtarzać w tej syntezie. Troszkę ją odchudziłem, troszkę ją przebudowałem wewnętrznie i rzeczywiście ten okres 89-93 w tym nowym wydaniu też będzie też miejscami inaczej napisany. Będzie też właśnie cały ten bardzo duży rozdział o historii po 2015 roku. A oczywiście ten środek też zaktualizowałem, bo co i rusz się pojawiają nowe różne informacje, nowe wątki, więc historia żyje, historyk stale dostaje do ręki nowe źródła, jedne lepsze, inne gorsze i w związku z tym stara się je krytycznie oceniać, wykorzystywać i uwzględniać. Marta C2 mnie pyta, jakie jest najciekawsze, najbardziej interesujące wydarzenie w historii Polski po II wojnie światowej. Nie ma takiego jednego wydarzenia, jest całe mnóstwo wydarzeń, które mnie po II wojnie światowej bardzo interesują. Natomiast oczywiście najwięcej poświęciłem w sensie osobistej pracy naukowej przełomowi roku 89 i okolicom, a więc przejściu od PRL-u do III Rzeczpospolitej. W tym sensie można powiedzieć, że ono było dla mnie najbardziej interesujące, bo mu najwięcej poświęciłem czasu jako historyk. Natomiast to nie znaczy, że inne były mniej ważne. Nie było ich naprawdę sporo. Kapitan Morgan mówi, że bardzo go interesuje ZOMO i ORMO. No to jest interesujące, ale nie kryje, że chyba programu o zmotoryzowanych odwodach Milicji Obywatelskiej bym nie zrobił. Natomiast odsyłam cię do
internetu. Jest tam taki program na stronie Instytutu Pamięci Narodowej, w którym jest odcinek właśnie o ZOMO. Ja tam dość dużo mówię na ten temat, poprzedzając pewien film archiwalny z ćwiczeń właśnie ZOMO. Przypomnę, to były takie milicyjne oddziały do tłumienia demonstracji. A jeśli cię to jeszcze bardziej interesuje, to musisz dotrzeć do takiej książki, do której bardzo trudno jest dotrzeć, bo już od lat jej nie ma, ale da się ją gdzieś tam wydobyć, czy na Allegro, czy w jakimś antykwariacie, którą napisałem przed laty razem z Tomaszem Marszałkowskim, Walki uliczne w PRL 1956-1989. I tam ZOMO jest, można powiedzieć, jednym z głównych bohaterów zbiorowych owej publikacji. Może teraz znowu pora na kilka pytań, które zostały zadane wcześniej na kanale YouTube'owym, właśnie pod moim postem zapowiadającym tego live'a. Pytanie LTA i gry. Jaki mit z czasów przemian systemowych w Polsce najczęściej pan spotyka? Wie pan, dlaczego powstał i dlaczego ma taką popularność? No, największym mitem, sądząc po tym, co czytam choćby w komentarzach pod moimi programami, które już się tu ukazały, a zwłaszcza pod tym, który ma ciągle największą oglądalność, czyli ten o planie Balcerowicza, to jest oczywiście mit w to, że Polska miała naprawdę u schyłku PRL-u dobrą gospodarkę, no, można powiedzieć wręcz kwitnącą, i nagle pojawił się ów straszny Balcerowicz i ją zniszczył. On wyprzedał te świetnie prosperujące państwowe przedsiębiorstwa, on oddał Polskę, można powiedzieć, w niewolę zagranicznego kapitału, w największym skrócie powiadają mitotwórcy. No a ja zawsze odpowiadam na to w ten oto sposób, ale to w takim razie właściwie dlaczego komuniści oddali władzę w roku 89 i zgodzili się na demokrację, skoro gospodarka była w tak dobrym stanie. I tutaj no, zwykle słyszę odpowiedzi no, różne. W wersji umiarkowanej to takie, no rzeczywiście były pewne problemy gospodarcze, ale była też pewna zdrowsza część gospodarki i to właśnie ją później wyprzedano za grosze. I tu jestem skłonny nawet do dyskusji z takimi ludźmi, bo to trzeba wtedy rozpatrywać konkretny przypadek konkretnego zakładu po zakładzie i wtedy się okaże, że rzeczywiście były takie zakłady, które sobie radziły także w końcu lat 80., może nie rewelacyjnie, ale jako tako, tylko że bardzo często te zakłady często jechały, można powiedzieć, na ostatnich oparach modernizacji lat 70. i wymagały nowych inwestycji, no właśnie ze strony właściciela, a tym właścicielem było państwo, które właśnie zbankrutowało i nie miało już pieniędzy na inwestycje. No i są też odpowiedzi bardziej skrajne, zwłaszcza na radykalnej prawicy, że w ogóle komuniści nie oddali władzy, więc tylko się przepoczwarzyli i właśnie to w Polsce się zrealizował. Wariant chiński, bo oczywiście uwłaszczona nomenklatura przejęła władzę po roku 89. Jak ktoś w to wierzy, to niech sobie wierzy, ludzie wierzą w różne rzeczy, ale ja nie traktuję tego poważnie. Jakub Janowicz pyta o obraz, który tutaj wisi za mną. To jest obraz pewnego gdańskiego malarza, pana Chińca, bardzo utytułowanego twórcy, zdaje się profesora jednej z Akademii Sztuk Pięknych. No i podobał mi się, więc go przed laty sobie kupiłem. Mat96 mnie pyta, co pan profesor sądzi na temat historii alternatywnej? Czy historyk powinien zajmować się alternatywnymi wersjami historii? No trochę już o tym odpowiedziałem, ale jeszcze raz powtórzę. Moim zdaniem może się tym zajmować, ale chwały mu to nie przynosi. Dlatego, że zadaniem historyka jest przede wszystkim odtwarzanie mozolne przeszłości i próba możliwie wiernego odtworzenia czy zanalizowania przyczyn różnych wydarzeń i ich opisania, z poczuciem pokory, że to się nigdy do końca nie uda, że nie jesteśmy w stanie odtworzyć żadnego wydarzenia w 100%, że zawsze nam będzie brakowało źródeł, zawsze pozostanie jakaś sfera w cieniu. I w związku z tym historia alternatywna jest rodzajem zabawy, można się w to bawić, niektórzy się w to bawią, ja nie kryję, jestem tutaj bardzo, bardzo sceptyczny wobec tej zabawy, ponieważ ona często no, pozostawia, powiedziałbym, skutki uboczne. One polegają na tym, że niektórzy się tak zaczynają fascynować historią alternatywną, że zaczynają w związku z tym ulegać różnego rodzaju spiskowym koncepcjom dotyczącym tej historii realnej. Dlaczego? Bo w historii alternatywnej wszystko jest możliwe.
Każdy spisek może się udać. To zresztą jest częścią popkultury, tego co widzimy choćby w filmach fabularnych, gdzie widzimy ogromną ilość świetnie zorganizowanych spisków, które zawsze się udają. No nie kryję, że ja jestem do tego bardzo sceptyczny, ponieważ ja się przyjrzałem wielu spiskom realnie organizowanym i wiem, jak w wielu momentach one się wysypywały, no tylko dlatego, że jakaś osoba, która miała do odegrania istotną rolę, w pewnym momencie stchórzyła, zmieniła zdanie, zdradziła i tak dalej i cały ten spisek się rozsypywał. W związku z tym ja jestem tutaj sceptyczny. Maciej Misztal pyta mnie o to, co sądzę o postaci Jacka Kuronia. No to jest temat na odcinek. Nie kryję, że dojrzewam powoli do zrobienia odcinka o Jacku Kuroniu, więc myślę, że wtedy się szerzej wypowiem. W tej chwili nie chcę tego rozwijać. Pytanie jest o profesora Cęckiewicza, jego książkę Transformacja. No, profesor Cęckiewicz jest moim dawnym kolegą z Instytutu Pamięci Narodowej. Nawet przyznam się Państwu, przez moment byłem jego szefem jako naczelnik Wydziału Badań Naukowych, ale to było bardzo krótko. Uważam, że to był bardzo zdolny historyk, bardzo, bardzo powiedziałbym, o bardzo dużych talentach analitycznych. Natomiast on od zawsze miał skłonność właśnie do patrzenia na rzeczywistość w sposób, powiedziałbym, taki skrajny i szukania tam zawsze drugiego dna. Jeśli kogoś to bardziej interesuje, polecam inną z moich książek, która też jest trudno dostępna, ale jak się ktoś postara, to na pewno ją zdobędzie. To jest książka Instytut Osobista Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Tam jest sporo o Sławomirze Cęckiewiczu i moich z nim doświadczeniach. Co dalej? Dalej mam tutaj pytanie, znowu Mr. Gandalf pyta, czy powstanie odcinek o rządzie londyńskim po 1945 roku, czy powstanie odcinek o Stanisławie Mikołajczyku. No więc prędzej powstanie odcinek o Stanisławie Mikołajczyku, dlatego że to jest rzeczywiście bardzo ciekawa postać, niejednoznaczna, mająca wielu zwolenników, do których nie kryję, ja należę. Ja jestem raczej skłonny go bronić niż go krytykować, co nie znaczy, że będę go za wszystko bronił. Natomiast o rządzie londyńskim po 1945 roku to jest temat z historii emigracji, to raczej byłby temat na kilka odcinków. Być może się też tym kiedyś zajmę, ale nie kryję, że Mikołajczyk jest dla mnie ciekawszy niż te spory o prezydenturę, które się toczyły po roku 1945 roku między ludźmi, którzy byli politykami emigracyjnymi, którzy sobie ten urząd prezydenta często w nieładnych okolicznościach próbowali wyrwać. Wokół tego się tam toczyła gra. Co dalej? Dalej mamy pytanie, tutaj jeszcze może wrócę do tych pytań zadanych na moim kanale wcześniej, kilka dni temu. Honir 4226. Po pierwsze, czy w 1989 roku Rosjanie nie mogli wykorzystać armii NRD i Czechosłowacji do dokonania interwencji w Polsce, nie wykorzystując przy tym własnych żołnierzy i rozwijając sprawę niejako w białych rękawiczkach? Więc tu mam w ogóle podejrzenie, że Honir pomylił rok 89 z 81, dlatego że w 89 nikt z naszych sojuszników, w cudzysłowie, z Układu Warszawskiego, z wyjątkiem Rumunii, Czałszewsku, nie sugerował dokonywania interwencji zbrojnej w Polsce, a kiedy rzeczywiście w sierpniu 89 roku Nikolaje Czałszewsku na wieść, że w Polsce powstanie rząd mazowieckiego, wykonał taką sondażową właśnie operację, próbując zachęcić Moskwę i inne bratnie stolice do interwencji w Polsce, to spotkało go lodowate, negatywne odrzucenie, ponieważ nikt już się nie zamierzał w takie rzeczy bawić. Natomiast odnosząc to do 81 roku, odpowiedź jest bardzo prosta. Nawet generał Jaruzelski, kiedy rozmawiał z Kulikowem, mówię o tym w odcinku o genezie stanu wojennego, rozmawiał z nim 8 grudnia 81 roku, prosił, że jeśli dojdzie do interwencji, żeby absolutnie nie wprowadzać oddziałów Ludowej Armii NRD. Z prostego powodu, no, Jaruzelski miał sam za sobą szlak bojowy z II wojny światowej i zdawał sobie sprawę, że wejście oddziałów niemieckich na terytorium Polski spowoduje katastrofalnie złe reakcje, więc Niemcy
po prostu byli absolutnie nie do wykorzystywania, no a sama armia czechosłowacka była zdecydowanie za mała. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, nawet gdyby Kreml namówił do interwencji w Polsce wszystkie inne kraje bloku sowieckiego z Bułgarami i Rumunami, to raczej jest mało prawdopodobne, żeby oni tutaj sobie poradzili z polskim społeczeństwem. Mówiąc krótko, Rosjanie mogli albo wkroczyć sami, albo liczyć na to, że Jaruzelski rozwiąże to własnymi siłami, co jak wiemy ostatecznie się udało. I drugie pytanie, no to oczywiście sprawa, jak wyglądała kwestia dostania się Lecha Wałęsy na teren stoczni, czy rzeczywiście został do niej przetransportowany na motorówce, czy skakał przez płot. No powiem w ten sposób, ja nie mam podstaw, żeby nie wierzyć Lechowi Wałęsie, że on jednak przez ten płot przeskoczył. Opowieści o motorówce nie mają żadnego potwierdzenia źródłowego. Są oparte, to jest jedna z takich legend miejskich, która jest uporczywie powtarzana. Wszystko jest zbudowane na fakcie, tu potwierdzam, faktycznej współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa w pierwszej połowie lat 70. Tyle tylko, że ludzie, którzy kolportują tego typu poglądy, jakby zakładają, że jeśli ktoś raz został współpracownikiem tajnych służb, to już nim pozostanie do końca życia i będzie zawsze robił to, co mu te tajne służby każą. No tak nie jest. Wałęsa jest z jednym bardzo wielu przykładów ludzi, którzy współpracowali z bezpieką, a później z nią zerwali. I na to są liczne dowody właśnie, kiedy próbowano Wałęsę na różne sposoby na nowo pozyskać, a on odmawiał. W związku z tym ja nie widzę podstaw, żeby zakładać, że go akurat przewieziono motorówką w sierpniu 80 do stoczni, co miałoby właśnie uprawdopodabniać wersję jego współpracy, tym razem już nie ze Służbą Bezpieczeństwa, a ze służbami wojskowymi konkretnie, prawda, z Wojskową Służbą Wewnętrzną z pionu marynarki wojennej. No ale jak mówię, czekam aż inni, którzy twierdzą, że go przywieziono motorówką, przedstawią w końcu jakiś dowód w tej sprawie. Jakoś na razie od lat o tym słyszę, a jakichś dowodów nie zobaczyłem. Kolejne pytania z czatu. Ktoś tutaj prosi o odcinek o Edwardzie Rydzu-Śmigłym. Powiem tak, to nie jest aż tak ciekawa postać, żebym chciał się nią zajmować, więc raczej nieprędko. Pytanie o odcinek dotyczący służb specjalnych w III RP. Ja powiem tak, ja prowadzę na UKSW cały wykład na temat historii służb specjalnych, choć nie tylko w III RP, ale zaczynam od II Rzeczpospolitej, później mówię o PRL-u, więc oczywiście w pewnym momencie też o służbach specjalnych, zwłaszcza o Urzędzie Ochrony Państwa, coś Państwu opowiem. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że nasza wiedza na ten temat jednak jest ograniczona i to są tematy, które wymagają moim zdaniem dłuższego dystansu czasowego, żeby były solidnie zrobione. Po prostu, jak wiemy, generalnie informacje dotyczące służb specjalnych są tajne i osoby, które ujawniają rzeczywiście prawdziwe informacje na ten temat, zasadniczo podlegają karze i trudno się temu dziwić. W końcu, skoro są tajne, istnieje tajemnica państwowa, to powinna ona obowiązywać. Kolejne pytanie to pytanie Schlesiera 03. Może odcinek o powojennych obozach koncentracyjnych, zwanych obozami pracy. Tak, myślę, że to będzie element rozdziału czy odcinków o epoce stalinowskiej. Na pewno o tym warto powiedzieć, o obozach pracy, który był istotnym elementem, można powiedzieć, terroryzowania zwłaszcza polskich chłopów. Ktoś tutaj pytał o odcinek o rządzie Bieleckiego. No ja już trochę o tym mówię w odcinku o narodzinach demokracji. Jeśli kogoś bardzo interesuje, to polecam książkę Od Mazowieckiego do Suchockiej. Tam naprawdę o rządzie Bieleckiego można sobie dużo, naprawdę bardzo dużo poczytać. Krystian mnie pyta, jak się zapatruje na trzecią kadencję PiSu. No więc na te pytania i na inne pytania dotyczące bieżącej sytuacji politycznej odpowiadam w innym miejscu. To jest kanał Dudek o historii, nie Dudek o polityce. W związku z tym nie będę na tematy bieżąco polityczne odpowiadał w tym miejscu. Izabela Robakowska pyta o odcinek o Bierucie i o czasach stalinizmu. Tak, z czasem na pewno będzie, ale najpierw jeszcze jest parę innych tematów, ciut bliższych, które chciałbym czasowo omówić. Dalej Rumburaczek mnie pyta, na jakie sprawy z historii najnowszej nie ma odpowiedzi, na które chciałbym uzyskać.
No, takich tematów jest mnóstwo. No, oczywiście największym marzeniem wszystkich historyków zajmujących się powojenną historią Polski jest coś, co jest dzisiaj poza zasięgiem, czyli swobodny, otwarty dostęp do archiwów rosyjskich, czyli tych z czasów Związku Sowieckiego i tego, co tam przetrwało, bo z tego, co już wiemy, to tam też pewne rzeczy zostały poniszczone i zapewne nawet w przyszłości i tam nie poznamy różnych informacji. Ja na przykład byłem do jakiegoś czasu przekonany, że całość archiwum KGB jest dzisiaj w pełnej dyspozycji jej spadkobierców, czyli nie wiem, Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Okazuje się, jakiś czas temu się dowiedziałem, że w pierwszej połowie lat 90. też mnóstwo poniszczono, pokradziono i efekt jest taki, że jeśli kiedyś w pewnie bardzo odległej przyszłości historycy będą mieli do tego dostęp, to no cóż, to pewnych rzeczy już nie wyjaśnimy. Inna rzecz, chcę powiedzieć, że trzeba sobie zdawać sprawę, że pewnych rzeczy nigdy nie było w żadnych archiwach, bo już tak jest, że archiwa to jest przede wszystkim papier, a więc ktoś to musiał napisać, tak? A mamy mnóstwo wydarzeń, których wiemy, że nigdy nie zostały w żaden sposób udokumentowane na papierze, różnych rozmów, różnych ustaleń, w efekcie czego nie da się nawet tych rzeczy już odtworzyć. I ostatnie już pytanie z czatu. Tomasz Rudzicki, dlaczego Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz tak się poróżnili z Lechem Wałęsą? No, powiem w ten sposób. To jest tak, że po pierwsze Lech Wałęsa ma niezwykle taką osobowość autorytarną i to nie jest wyjątek. No, ci, którzy obejrzeli odcinek o Bolesławie Piaseckim, wiedzą, o czym mówię. Taką osobowość ma Donald Tusk, taką osobowość ma Jarosław Kaczyński, wielką osobowość ma Jarosław Kaczyński, wielu polityków w przeszłości. Otóż tacy ludzie generalnie szukają wyłącznie w przestrzeni, w otoczeniu swoich wykonawców, polityków w przeszłości. A nie szukają partnerów. To jest cecha osobowości autorytarnej. No i teraz Wałęsa, który był taką osobowością autorytarną, no ani Walentynowicz, ani Gwiazdowie, ani jeszcze wielu innych ludzi nie uważali, że Wałęsa jest postacią, której od sierpnia 80 roku zaczęła się niebywała, nie tylko ogólnopolska, ale można powiedzieć globalna kariera Lecha Wałęsy. I ci ludzie, no, którzy mieli też ogromne zasługi i można powiedzieć nawet większe od Wałęsy w tworzeniu wolnych związków zawodowych przed sierpniem 80, porównywalną z Wałęsą rolę w czasie strajku w sierpniu 80, nagle znaleźli się nie w cieniu, tylko gdzieś w 6. czy 10. rzędzie za Wałęsą. To musiało budzić zrozumiałą frustrację i w związku z tym zaczęto Wałęsie wypominać różne grzechy i te prawdziwe, i te nieprawdziwe, które mu przypisywano. I tak oto narastał ten spór, który trwa do dzisiaj, choć dziś na szczęście jego znaczenie już jest marginalne. Minęła godzina naszego spotkania, zatem pora do podsumowań. Teraz, ponieważ też w wielu pytaniach, w wielu postach pojawiała się prośba i tu obiecałem, że będę to robił, o rekomendacje różnego rodzaju ważnych publikacji, źródeł historycznych, to chciałem coś wam zarekomendować. Będą to 4 książki, ale zanim powiem o książkach, to chcę zarekomendować bardzo ciekawy kanał historyczny, platformę streamingową wodylla.pl. Pisownię i adres znajdziecie w podpisie do tego naszego spotkania. Otóż na wodylli.pl pojawiły się bardzo ciekawe materiały historyczne, a mianowicie amerykańskie kroniki filmowe. Tu wyjdę poza historię Polski, ale hobbystycznie to też mnie interesuje. Otóż na tej platformie od września zaczynają się pojawiać amerykańskie kroniki wojenne. W tej chwili jest tam dostępnych już 13 amerykańskich kronik, które dotyczą przede wszystkim przebiegu II wojny światowej na Pacyfiku, ale też są tam odcinki, które mówią o działaniach zwłaszcza amerykańskiego lotnictwa w Europie.
I myślę, że to jest bardzo ciekawe. Po pierwsze dla historyków wojskowości, historyków działań wojennych, myślę, że to będzie bardzo interesujące. Te kroniki oczywiście są z polskim lektorem. Każda z nich trwa blisko godzinę, więc można się napatrzeć. Ale one dla mnie były też ciekawe z innego powodu, mianowicie można odtworzyć, jak się rodzi propaganda rodzącego się supermocarstwa, bo powiedzmy sobie jasno, w czasie wojny propaganda też jest bardzo ważna i widać, jak Amerykanie zaczynają budować swoją tożsamość nowego, właściwie już supermocarstwa, właśnie w walce z Japonią i w walce z Niemcami, jak tam się, prawda, buduje wizerunki tych poszczególnych dowódców oddziałów, różnych generałów, którzy tam lepiej czy gorzej, ale próbują się zaprezentować przed kamerami. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawe źródło historyczne i chcę powiedzieć, że wodylla.pl zapowiada, że te 13 kronik to dopiero początek. W październiku pojawią się kolejne kroniki, ma ich być łącznie około 200 i mają opowiadać nam całą historię zimnej wojny, a więc nie tylko II wojny światowej, ale także historię kolejnych konfliktów, których ta armia amerykańska była stroną, a więc pojawi się i wojna koreańska, i wojna wietnamska, ale także konflikty na Bliskim Wschodzie. To tyle, jeśli chodzi o wodylle.pl. Przypominam, opis, znajdziecie adres w opisie tego odcinka. No a teraz pora na książki. I zacznę od książki profesora Andrzeja Chwalby, Wisła, biografia rzeki. To jest książka wydana w tym roku przez wydawnictwo literackie. Książka, która urzekła mnie swoją konstrukcją. Jak Państwo wiecie, jestem historykiem dziejów politycznych. Tu polityka się pojawia w bardzo ograniczonym zakresie. To jest taki zbiór krótszych i dłuższych, erudycyjnych esejów, których pretekstem jest Wisła. Bo dowiadujemy się tu i o Wiśle, jak po prostu osób rzeczywiście skazanych za takie czy inne przestępstwo na karę śmierci, ale mamy też oczywiście ogromną ilość różnych spraw karnych, niezwiązanych już z wykonywaniem kar śmierci, ale na przykład procesy między różnymi włodarzami różnych odcinków Wisły o możliwość połowu w niej ryb. Mamy też oczywiście całe mnóstwo niekryminalnych wątków, wątków społecznych, ekonomicznych, a więc na przykład Wisła jako obszar transportu rzecznego, a więc historię choćby parostatków. Nie miałem pojęcia, że po Wiśle pływały parostatki. Profesor Chwalba naprawdę pokazał kawał tego, co się nazywa antropologią społeczną. No i fajnie byłoby, gdyby powstały biografie kolejnych polskich rzek po Wiśle, pora na kolejne. Można tu opowiedzieć mnóstwo naprawdę ciekawych historii. Oczywiście też klęski żywiołowe, a więc powodzie. Kompletnie dla mnie nieznana, a okazuje się, że chyba największa w dziejach tych pisanych powódź, jaką Wisła spowodowała w 1813 roku. Ten rok nam się kojarzy głównie z epoką napoleońską, z wojnami, a wydaje się, że dla większości tamtych mieszkańców to ta gigantyczna powódź, która rzeczywiście sprawiła, że na przykład ponoć w Krakowie zalane były w centrum Krakowa kamienice do wysokości drugiego piętra. No ta historia, podobnie Warszawa i Gdańsk, bardzo ucierpiały, była dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie miałem pojęcia, że tak katastrofalna powódź miała miejsce właśnie w 1813 roku. Kolejna książka, którą chciałbym Wam polecić, to jest książka właśnie świeżo wydana, Wielkie rozczarowanie, geneza rewolucji Solidarności. To jest książka profesora Marcina Zaręby, wydana przez Krakowski Znak. Moim zdaniem na dziś absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o dekadę lat 70. Kogoś, kogo interesuje dekada gierkowska, powinien koniecznie tą książkę przeczytać, ponieważ jest to oparta na ogromnej kwerendzie źródłowej. Naprawdę podziwiam profesora Zarębę, jest dzisiaj w stanie jeszcze sobie zadać tyle trudu, żeby przebrnąć przez tak ogromną liczbę źródeł, żeby opisać tak wszechstronnie tamtą dekadę. Bo to nie jest tylko historia polityczna, którą ja się zajmuję. Profesor Zaręba jest też z wykształcenia socjologiem. Jest tu też mnóstwo informacji dotyczących życia społecznego i ekonomicznego w latach 70.
To pozwala na tą dekadę spojrzeć no naprawdę okiem historyka bardzo wszechstronnym, nie tak jak to często jest w tych serialach kręconych właśnie w ostatnich latach, gdzie lata 70. są pokazywane przez pryzmat, nie wiem, wnętrz hotelu Victoria, czy sklepów Peweksu, czy jakichś takich innych miejsc, no, mało reprezentatywnych dla Polski lat 70., choć oczywiście budzących zainteresowanie. Teraz, proszę Państwa, pora na odrobinę samochwalstwa. Pochwalę się Państwu książką, która powstała z moim współudziałem. Można powiedzieć, że nawet jestem wprawdzie jednym na stronie tytułowej, jednym z trzech jej autorów, ale jestem autorem głównym, to znaczy większość tej książki wyszła spod mojego pióra. To jest, proszę Państwa, uwaga, podręcznik szkolny. Tak. Profesor Dudek spełnił jedno ze swoich marzeń z czasów odległych i napisał podręcznik, ale uwaga, nie do hitu, tylko do historii, do szkoły średniej, do czwartej klasy liceów i techników. I to jest historia, ślady czasu, II wojna światowa i współczesność. Poza mną, a współautorami są Jakub Polit i Łukasz Kępski. Profesor Jakub Polit, wybitny specjalista od historii Dalekiego Wschodu, tym razem zgodził się mnie wesprzeć w pisaniu o II wojnie światowej i te wątki drugowojenne wyszły spod jego pióra, natomiast Łukasz Kępski opracował tak zwane materiały dydaktyczne, a więc dodatek, a większość, cały tekst od roku 1945 do współczesności, bo ostatnie wydarzenie, o którym w tym podręczniku wspominam, to jest nowa faza rosyjskiej agresji naprzeciwko Ukrainie, czyli 24 lutego ubiegłego roku. To wszystko wyszło spod mojego pióra. No i mogę powiedzieć, że to jest książka, którą oczywiście polecam wszystkim, którzy chcieliby zobaczyć, jak w największym skrócie wyglądają moje poglądy na całość historii powojennej i Polski i świata, bo piszę tutaj, choć mówiłem wcześniej, że się koncentruję na historii Polski, to piszę w tej książce także, jak siłą rzeczy musi być historia powszechna, to jest w tym podręczniku i o tym też opowiadam, więc polecam Waszej uwadze ten podręcznik wydany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. No i na koniec książka, która właściwie nie powinna się pojawić w tym programie, bo to nie jest właściwie książka historyczna, ale jest to książka, którą przeczytałem w wakacje w ramach odrywania się od czytania książek czysto historycznych, ale która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Najpierw, zanim pokażę okładkę, powiem trochę o autorze. Autorem nie jest Polak, jest nim Walter Isaacson. To jest amerykański dziennikarz, między innymi były redaktor naczelny tygodnika Time, który od pewnego czasu zajmuje się pisaniem niezwykle ciekawych biografii. Spod jego pióra wyszły biografie różnych postaci, bardzo różnych, bo choćby Leonarda da Vinci, czy Henry Kissingera, czy Steve'a Jobsa, a jego najnowsza książka przetłumaczona i wydana właśnie nie tak dawno w Polsce przez wydawnictwo Insignis, to książka Kod życia. Książka poświęcona Jennifer Doudnie, laureatce Nagrody Nobla z chemii z 2020 roku. I to jest książka, jak powiadam, w której historia oczywiście też jest obecna, bo pojawia się tam gdzieś na kartach pierwszych tej książki Karol Darwin i Mendel i inni wybitni biolodzy. Natomiast jest to przede wszystkim książka o naszej współczesności, o badaniach nad ludzkim DNA i naszym genotypem. Jest to książka, nie kryje, która wzbudziła we mnie ogromny niepokój. Ogromny niepokój, dlatego że jeśli to, co pisze Isaacson w tej książce jest prawdą, a nie mam podstaw, żeby to podważać, to mam wrażenie, że ludzkość znalazła się rzeczywiście na zakręcie niezwykle głębokim, głębszym nawet niż ten, który spowodowała znacznie głośniejsza obecnie sprawa sztucznej inteligencji, bo to jest ten wynalazek najnowszych lat, który budzi największe zainteresowanie mediów, a gdzieś w cieniu zupełnie są te wątki poruszone przez Isaacsona w książce Kod życia, wątki dotyczące, najkrócej mówiąc, tworzenia nowego gatunku człowieka. I teraz chcę powiedzieć, że w świetle tej książki to nie jest coś, co jest kwestią przyszłości, tylko to się już wydarzyło, tak, to już jest historia. Otóż opierając się na badaniach właśnie Jennifer Doudny i innych osób opisanych w tej książce, w 2018 roku
chiński biochemik Hian Pui doprowadził do narodzin co najmniej trojga dzieci, a być może większej ilości, które mają zmieniony łańcuch DNA. Czyli one są, na pierwszy rzut oka wyglądają tak jak ludzie, ale w sensie genetycznym to już jest inny rodzaj człowieka. Jak czytam w internecie, zapowiada, że będzie dalej kontynuował swoje badania, czyli najwyraźniej reżim panujący w Chinach mu tego nie zamierza zabronić. A oczywiście motywem jest udoskonalenie gatunku ludzkiego. Udoskonalenie gatunku ludzkiego, bo Hian Pui zrobił to pod hasłem uzdrowienia ludzi przed wirusem HIV, przed chorobą AIDS. Te trzy osoby, które przyszły na świat w 2018 roku, mają być ponoć wedle Yang Kuiego całkowicie odporne na właśnie HIV. Czy tak jest, tego nie wiem. Wiem natomiast, że to otwiera drogę do udoskonalenia gatunku ludzkiego i z całą pewnością nie widzę szans na powstrzymanie tego procesu, ponieważ zbyt wielu rodziców zrobi wszystko, żeby zapewnić swoim dzieciom lepszą przyszłość, także poprzez właśnie nie tylko wybór płci, ale także i inteligencji, odporności zdrowotnej, żeby gatunek, czy ich potomstwo przetrwało. Jak widzę, został przeprowadzony krótki sondaż, czy odcinek o KPN-ie, czy odcinek o ZHN-ie jest 50-50, 50% za KPN-em, 49% za odcinkiem o ZHN-ie. Przemyślę to. KPN jest bardziej malowniczy, tyle mogę powiedzieć od ZHN-u, więc może zacznę od KPN-u, jeśli zrobię oczywiście odcinek o partii politycznej. Mija już 70, jak widzę, 5 minuta naszego spotkania. Myślę, że najwyższa pora się pożegnać. A więc cóż mogę na koniec Państwu wszystkim powiedzieć? No bardzo Wam dziękuję za śledzenie mojego kanału. Ogromnie zachęcam do jego lajkowania. Oczywiście tych, którzy go nie zasubskrybowali, to do subskrybowania. Chcę też powiedzieć, że no, mam cichą nadzieję, że w nieodległym czasie dojdziemy do 100 tysięcy subskrybentów i to będzie znakomity pretekst do tego, żeby zorganizować kolejny live z Wami, spotkać się. A niezależnie od tego, jak wiecie, ja bardzo często odpowiadam na pytania, także pisane na bieżąco pod kolejnymi odcinkami, a zatem można też tam kierować do mnie pytania. Z góry przepraszam, na wszystkie nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale w miarę możliwości czasu staram się na nie odpowiadać. Teraz tego czasu, jak już mówiłem, mam mniej, bo kończę pisać książkę, ową historię polityczną Polski. Bardzo bym chciał, żeby już na czasie naszego kolejnego spotkania mógł, jeśli jej jeszcze nie będę mógł pokazać, to żeby o niej jeszcze więcej Wam opowiedzieć. Dziś ogromnie wszystkim dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Miłej reszty niedzieli.